Ale specjalnie założyłem, żeby wszyscy się pomylili, nie? No. Zwykły cham, kurwa, ze wsi. Mówić. Szymon Babacki, MMA Rocks, jesteśmy na gali KSW 55 w Łodzi. Ze mną jest Grzegorz... Nie, no skąd? Nie, no trenerze. Właśnie, ze mną jest pionier MMA Grzegorz, Jakubek Jakubowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czołem, trenerze. Jak wyglądał plan na walkę u Krystiana Kaszubowskiego i czy Krystian spełni ten plan? Bo jak wiadomo, wygrał decyzją sędziów. No ale to chyba jednogłośnie i każda runda pokazał, że jednak jest dużo lepszy, silniejszy, mocniejszy. No i tyle, taki był plan, wygrać i wygrał. No, plan zawsze jest wygrać, a jaki plan założył trener? Taki, żeby wygrać. To jak ta walka miała wyglądać? No wiesz co, tak mniej więcej jak teraz. No. Tylko liczyłem, że tam będzie jakieś tam będą leżaki, no ale nie wyrobił się. Za mało czasu. Jak w ogóle trener już przez lata tak naprawdę jeździ po tych wszystkich galach, trenerowi sprawia to cały czas przyjemność? Czy tak? Nie, ja po prostu jestem, wiesz co, nie mam co robić, nie mam co robić i kurwa, znalazła się taka nisza i próbuję się tu odnaleźć, ale jakoś nie wychodzi. Wszyscy mnie biją. No to jak trener? To trener wszystkich bije. To pomówienia. Pomówienia. Dobra, nie siejemy pomówień. Tak jest. Trenerze, trochę kalendarza, trochę historii MMA. 10 października 2002 roku. Ja wiesz, ja sięgam 2 tygodnie wstecz, to jest max. 2 tygodnie wstecz, to ja trenerowi powiem... Przypomnij mi, proszę. Dokładnie 18 lat temu. Możesz mordę. Pierwsza walka MMA w klatce w Polsce. Grzegorz Jakubek Jakubowski kontra Temistokles Staresiewicz. No było, ważyłem 84 kilo, ten skurczybyk 25 kilo cięższy. I przez 40 minut się praliście. No było tak, było, no, 40 minut. No było jakoś tak, nie? Mówi trener, że sięga pamięcią te 2 tygodnie wstecz, ale jak trener wspomina tamtą walkę? Wiesz co, 25 kilo różnicy to była dosyć spora różnica między mną a nim. Jakoś tam dałem radę, no. A kurczę, to były inne czasy. Wtedy, jak wyglądały te treningi do tamtej walki w porównaniu do tego, jak to wszystko się rozwinęło przez te lata? No wiesz co, na pewno było mniej techniczne, no, wcześniej. Była dużo fizyki, no teraz MMA stało się bardzo mocno techniczne, tak? I już widać, że wiesz, ten sport, który naprawdę rozwinął się między tym 18 lat temu, a tutaj to... Zresztą to widać, wystarczy cofnąć się, wiesz, obejrzeć to i widać, że jednak jest kolosalna różnica, nie? No właśnie, ma trener całe nagranie z tej walki, czy nie? Wiesz co, poruszyłeś na zły punkt. I pewna osoba wie, że ona to zrobiła, czyli zniszczyła mój materiał z tej walki. I mam nadzieję, że kiedyś poniesie za to konsekwencje. Bo ja już widziałem... Był materiał, ale się zmył. Ktoś go zgubił. Mam nadzieję, że teraz coś go boli. Teraz. Ja widziałem właśnie tylko skrót jakiś tam na jakimś skrót, filmiku, tak, się, no. Ale też znam gościa chyba, który ma fragment walki. Fragmenty, no ja miałem, był, ale się zmył, jak już powiedziałem. Jestem przez to bardzo zły, no ale no co, no. Nie będę płakał. Tyle, no. To muszę trenera zapytać też jako uczestnik tej pierwszej walki w klatce w Polsce. Środowisko często ma tam zagwozdkę. Która walka powinna być nazywana pierwszą walką MMA w Polsce? Bo mamy Karola Matuszczaka, mamy trenera, mamy też... Wyleciało mi nazwisko. No nieważne. Ale wiesz co, trzeba się zastanowić, a czy to jakieś kurde ma znaczenie? Znaczy to tak jako czysta ciekawostka. Jako ciekawostka. No ciekawostka po prostu jedno. Karola Matuszczaka była w ringu, moja była w klatce, nie wiem. Tak naprawdę... Mariusz Linkę. O, przepraszam, że zapomniałem o tym nazwisku. Nie powinieneś. Tak jakbyś powiedział, że... Ja się trochę... Cenzura. Stresuję się rozmową z trenerem. Dobra, wiesz, nie, tak naprawdę to nie ma naprawdę najmniejszego znaczenia, kto był pierwszy, kto był drugi. Ważne, że coś takiego miało miejsce, wiesz, i w tej chwili mamy to, co teraz mamy i widzimy sport, który jest na bardzo wysokim poziomie i to jest fajne, tak? A tak naprawdę to nie ma naprawdę najmniejszego znaczenia, przynajmniej dla mnie. Jeżeli ktoś tutaj chce to rozkminiać, no to już jest jego kłopot, zagwozdka i życzę mu powodzenia.
Ta walka była pierwszą w klatce. Jak Na pewno pierwsza w klatce. No. Na pewno pierwsza w klatce właśnie. I jak to wyglądało? Bo organizatorem gali, tak samo jak sędzią, był Mirosław Okniński. Z tego... No był. Tak, był. I jak to wyglądało? Czy trener dostał telefon, słuchaj, robimy walkę, chcesz walczyć, czy to jeszcze inaczej? Jak do tego doszło? Już tak naprawdę tego nie pamiętam, ale ja jestem... W tamtych czasach nie było zbyt, wiesz, dużo możliwości, jeśli chodzi o walki, więc brałem wszystko jak leci, a ja, że ważyłem 80 tam parę kilo, to brałem wszystko jak leci, tak jak już powiedziałem przed chwileczką. I kurna, najczęściej ważyłem o 20 kilo mniej niż inni, ale jakoś dawałem radę i tyle, no, powiem. To tak zapytam, ile trener teraz waży? Teraz 90 kilka, 92 kilo gdzieś ważymy. A 84 toś tak, tak wiesz, to taki byłem wtedy ważyłem 84, 80 kilo, no. 80 kilo, no, że to była moja taka, wiesz, waga. Nie, wiesz, nie miałem z jakichś takich kłopotów, czy ktoś waży 110, czy stówka, bo biłem się na jakichś takich turniejach bez limitów wagowych. Zresztą chyba tam na moim, w moim rankingu tam widać, są tylko zawodnice, ale nie ma wagi, ale te pierwsze, większość początkowych walk to były właśnie same kabany, nie? Że ja przy nich wyglądałem jak dziecko. Właśnie, trener mówi o tych limitach wagowych. Kiedyś też na samym początku było więcej możliwości, jakieś uderzenia, jakieś zezwolenia. Teraz dużo jest regulacji. Czy trener chciałby, żeby jakieś, powiedzmy, techniki, które są teraz zabronione, powróciły do MMA? Wiesz co, myślę, że ja tutaj nie mam nic do tego, bo to się tak naprawdę... Ja pytam o trenera zdania. Moje zdanie jest takie, że to, co teraz jest obecnie, jest okej, okay. No wiesz co, na pewno kopnięcia na ziemi by zmieniły obraz zupełnie walki, tak? Jeżeli dołożylibyśmy tutaj kopnięcia, to by ten w tej chwili, wtedy sport się zupełnie zmieni. Dlatego to tak jak mamy obecnie, gdzie nie można kopać w głowę, można sobie pozwolić na przykład na sytuację, kiedy był Krystian u góry i leżał, gdyby były kopnięcia w głowę. Oj, powiem ci, że obraz walki byłby zupełnie inny, byłoby więcej stójki, ale przy tym byłyby poważniejsze kontuzje. Właśnie też dużo opinii czytałem na Twitterze, że tak naprawdę coraz więcej organizacji jest tych promujących walki na gołe pięści i tak dalej. I żałują. Ale gołe pięści to nie ma nic do tego. Ale właśnie chodzi o to też, że czemu organizatorzy nie pójdą w to, żeby właśnie zalegalizować soccer kiki i stąpy. Nie, no wiesz soccer co, kiki, stąpy. Kurna, to by, mówię... To ma się rozwijać, ma być fajne i mało kontuzyjne, bo sport ma to do siebie, żeby był dla dużej ludzi trenujących, gdzie przychodzi więcej kontuzji, automatycznie zmniejszamy ilość trenujących, tylko będą trenowali szurnięci i wiesz, ci spragnieni krwi, czyli szurnięci, dalej mówię, więc... Uważam, że taka sytuacja jak obecnie, czyli wiesz, bez kopnięć na głowę, to jest naprawdę jest optymalne, nie ma tyle kontuzji, tak jak już powiedziałem wcześniej. No i tyle. No. No tak jak trener mówi, szurnięci żądni krwi. A gołe pięści, wiesz, to nie jest nic nowego, to nie jest żadne nowum. Uważam, że walka na gołe pięści też to... Ręce, wiesz, boksowanie już zmienia swój obraz. Wiesz, to nie ma iść w kierunku chuliganki, tylko ma iść w kierunku sportu, tak? Wiesz, po to wymyślili w boksie rękawice, żeby ręce się nie łamały i żeby ten sport był bardziej widowiskowy, tak? A robiąc na gołe pięści więcej krwi, ludzie lubią, część jest kibiców, którzy lubią, kiedy takie rzeczy się dzieją, ale ja nie jestem tego zwolennikiem. Może jak byłem młodszy, to może coś takiego bym bardziej akceptował. Na tą chwilę uważam, że to nie są dobre rzeczy, a ludzie potrzebują, wiesz, jakichś innych, różnych ekstremalnych sportów. Jedni skaczą ze spadochronu, z samolotu bez spadochronu, inni, wiesz, chodzą po skałkach bez żadnych zabezpieczeń. Też się tacy zdarzają i mają, wiesz, mają... Nawet po wieżowcach wchodzą, nie? Bez zabezpieczeń. No, jak sam widzisz, Ale to jest ich niewielu, tak? A każdy by chciał, żeby wiesz, żeby każdy mógł trenować. O, na przykład ten, na przykład tamten, o, ten przecież, ten szczególnie, nie? Ten szczególnie. Wiesz, tu ma być sport dla wszystkich i każdy może sobie, wiesz, pozwolić na to, żeby, wiesz, przyjść na salę, a
kiedy będzie, wiesz, jakieś ekstremalne historyjki, to nie każdy chce to oglądać, no, a też nie każdy chce to trenować, tak? Tylko chce, wiesz, rozumiesz, co będzie dalej. Już tak powoli kończę, wspominał trener chuliganka, kiedyś, kiedy MMA nie uważano tak naprawdę za taki sport, tylko za jakieś mordobicie, tego typu rzeczy, to faktycznie było tak, że do tego sportu pchali się chuliganie, czy to jednak też inne podejście ludzi było? Wiesz co, miałem taki epizod właśnie z tym, więc znam to z autopsji. Mnie nazywali, bo po tej pierwszej walce nazywali mnie chuliganem, bandytą, kryminalistą i tak dalej, więc przez moment nawet jakiś, wiesz, wykorzystał to Latkowski, który był... Właśnie, wiesz, o to też mnie pytasz. No, który był tutaj złym przedstawicielem tego sportu, wykorzystał mnie, oszukując mnie, mówiąc, że, wiesz, że chce nagrać materiał o MMA, jak się okazało, wiesz, zrobił film o chuliganach, więc, wiesz, miałem troszeczkę z tego kłopotu. Podpisał pod MMA. Tak, i ja byłem, wiesz, to tak naprawdę, wiesz, troszeczkę świeciłem swoją gębą, chociaż nie miałem nic z tym wspólnego. Jak najbardziej się od tego odżegnuję, ale, wiesz, no sport, jak już sam, jak z... Dokładnie, zaraz zawołamy. Jak sam zauważyłeś, to ma być sport i, wiesz, no. Potrzyma trener walki. Chwilę? Dzięki. Ale mnie wykolegował. Słuchaj, on cię obraził. Ja bym mu wpierdzielił. Nie na twoim miejscu, nie? Jeszcze nie wiem, co powiedział. Tak rozmawialiśmy z trenerem Grzegorzem. Pierwsza walka MMA w Polsce. Która walka powinna być uznana za tą walkę? Należy. Pierwsza walka MMA czy pierwsza zawodowa? Pierwsza, no... Moim zdaniem moja była pierwsza zawodowa. Tak. Tak uważam. Tak. Ja się nie odzywam. Bo ja generalnie, jak mnie pytają o to, to ja mówię. Karol Maltuszczak, pierwsza walka MMA, ale tak, na ograniczonych zasadach. Ja miałem pierwszą walkę zawodową, tak. I tak mówię, moja była pierwsza zawodowa. I tu było w ringu, a tu była pierwsza zawodowa w klatce. Pewnie tak. Ja nie wiem. Ale mnie też, słuchajcie, dla mnie też nie ma to znaczenia, słuchaj. Ale widzisz, ale oni tutaj szukają do czegoś. Właśnie nie, bo naprawdę dużo osób się pyta w internecie, jak to było, która była pierwsza, ta była pierwsza, nie, ta była pierwsza. Jaki problem? Niech zostaną, zostawmy to. Dokładnie. I niech sobie sami, wiesz, szukają. Powiem ci, dlaczego oni szukają. Słuchaj, to jest taki właśnie ten współczesny świat, szukać zwady, no kurczę, no. Cieszmy się, że takie walki były, bo dzięki temu teraz mamy, co mamy, nie? No i to jest też najważniejsze. A nie teraz szukamy zwady, kto pierwszy, kto lepszy, kto coś zrobił, no kurde. Było grono ludzi, które robiło robotę, no i fajnie, nie? Nie zapominajmy o tych ludziach, ale nie szukajmy, kto pierwszy, kto drugi, kto lepszy, kto gorszy. Fajnie, że byli, fajnie, że chcieli to robić, nie? No i tyle. Tą puentą chciałem wam podziękować za rozmowę. Myślę, że jeszcze wrócimy. Chciałbym z wami też nagrać jakąś dłuższą wiadomość, jeżeli widzowie też będą chcieli. Dłuższą rozmowę chciałbym nagrać właśnie. Się śpieszyj, bo nie wiadomo, czy dożyjemy, nie? A, to spokojnie. Końskie zrobienie. Geriatria się odzywa już, nie? Dobra, dziękuję panowie.